Szanowni Państwo, znalazłem w końcu skrycią ziemię. Dobra, jest tutaj. Myślę, że weźmiemy sobie. Państwo, witam Was bardzo serdecznie w dziadowaniu. Jest to druga część dziadowania. Pokażę Wam, jak przeżyłem tydzień. I widzę, że aż mi schudł pod bródek. Czułem, że zacząłem trochę tyć, ale no, widzę deficyt kaloryczny. Dieta plus ćwiczenia, od razu człowiek leci z wagi. Także zapraszam Was na film o tym, co było przez ostatni tydzień w zasadzie, jaką dietę miałem, co jadłem, a ja w międzyczasie pójdę sobie zjeść dzisiejszy obiad. Także miłego seansu, trzymajcie się, papa. Szanowni Państwo, mały update. Maciej dał mi orzeszki. Powiedział, że robię challenge, więc mogę zjeść, abym nie chodził głodny. Powiem Wam bardzo prosty przepis na ten twaróg. Jest bardzo smaczny. Teraz wszystko będziemy blendować. Szanowni Państwo, mamy śniadanie. Pierwszy dzień, niedziela. Jajecznia z trzech jaj, kilka plasterków kindziuka, twaróg z pietruszką rabczowskiem. To jest taki w zasadzie to jest pesto zrobione z suszonych pomidorów. Czarna kawka. I tak wygląda dzisiejszy początek dnia. Widzimy się przy obiedzie. Szanowni Państwo, to jest obiad niedzielny. To mam frytki z airfryera. Bardzo smaczne. Z ketchupem. Typs z kurczaka, trochę fasolki. Słowo. Miałem resztę fileta z kurczaka, więc powiedziałem, że nie będę robił w airfryerze, no trochę więcej kalorii przybędzie przez to, że smażyłem to na głębokim tuszu, niemniej jednak ograniczyłem trochę kalorie smażąc frytki we wskownicy beztłuszczowej. Kolacja, godzina 18:40. Nie chcę tego wyrzucać, więc zjem resztę grzybów od siebie plus mała rybka na raz Lisnera. Dopijam resztę czarnej kawy. Nie będę gotował w sumie sobie obiad na jutro, bo śniadanie zjemy w firmie. Ale Państwo, szybki update. Ja chciałem powiedzieć szybki obiad. W zasadzie też był szybko zrobiony, także to jest jutrzejszy obiad. Jest to cukinia z kurczakiem, śmietaną 30 oraz serem parmigiano reggiano. Bardzo lekki obiad, zawierający mało węglowodanów. Takie trochę danie keto, można powiedzieć, także pakujemy to. Na śniadanie jutro wjadą płatki oraz na kolację może jakieś ciastka. Może galaretkę zrobię. Nie mam pomysłu na kolację, ale mam nadzieję, że coś wymyślę. Także widzimy się jutro, papa. Szanowni Państwo, jest dzień drugi naszego challenge'u z 30. 22 kwietnia. Idziemy zjeść właśnie płatki na śniadanie. Nigdy nie chciałem się patrzeć w to miejsce, chyba tak. Okay. Dobra, idźmy na śniadanie. Jest godzina 12:15. Dobra, to jest moje śniadanie. Płatki. Okay. Nie jadłem niczego do 18 godzin, więc po prostu zdycham. Jestem bardzo głodny. Jest mi bardzo zimno. Czuję po prostu, że jestem na deficycie kalorycznym. Chocapic oraz mleko. Cukinia z kurczakiem. Wygląda zacnie. Zobaczymy, czy też tak dobrze smakuje. Jak wygląda i pachnie. Nie. Ale jestem głodny. Nie wiem, smakuje to niesamowicie. Mmm.
mleko z pracy, szklaneczka. I tak wygląda obiad, pewnie spotkamy się na kolacji. Jest godzina 18.30, będę zawiadł do domu, jem kolację. Przed pójściem do domu zjem ciastka Velvita, 4 sztuki, plus wypiję siemię lnione. Szybki vlog na noc. Zrobiłem tutaj ciasto na pizzę neapoletańską. Będę robił ogólnie sobie bułki na śniadanie do jajek, tak żeby coś dodatkowo zjeść. Oraz mamy również tutaj dwa filety z kurczaka zamarynowane. Tak się kończy dzisiejszy dzień. Będę się umyć i lulu do spania, także widzimy się w dniu trzecim we wtorek. Szanowni Państwo, dzień dobry. Jest wtorek. Godzina 9, szykuję się w sumie do pracy, także przed śniadaniem piję espresso czarne, na obiad będziemy mieli dwa krokiety plus ketchup oraz ocet jabłkowy. Nie wiem, czy lubicie takie dziwne połączenia, ale bardzo dobry jest taki sos do frytek, to zazwyczaj Brytole jedzą. Na śniadanie wlecą jeszcze raz płatki, ponieważ idę do biura. W środę zostaję w domu, więc coś innego sobie zjemy. No i na kolację pewnie wleci siemię lniane oraz zupka chińska. Nie chcę mi się niczego kombinować, te zupki chińskie już leżą, więc powiem sorry, teraz zjemy zupkę chińską, dlatego tak wygląda dzisiejszy plan dnia. No cóż, widzimy się podczas śniadania. Pa. Płateczki wiadomo, znowu. Myślę, że jutro zjemy coś normalnego, typu jajecznicę oraz bułkę. Czuję się słaby ogólnie, dlatego piję dużo też wody, ciepłej wody. Z siebie na żołądku, dlatego idźmy coś zjeść. Szczerze mówiąc, nie mam już ochoty na płatki, ale nie będę wybrzydzał, bo są z darmo, więc... Nie, człowiek nie może zjeść niczego, na co ma ochotę. Jest zdenerwowany, jest wkurzony, nie może myśleć i takie uczucie mi doskwiera aktualnie. Trzeba to zmienić. Szanowni Państwo, pora lunchu. Jest godzina 15.10. Dwa krokiety zjemy oraz sos, ketchup z octem, który jest bardzo dobry. I to tyle. Pewnie widzimy się potem na kolacji. Krótki spacer do domu, jeszcze wiecie, i na szczęście jutro zostaję w domu, bo nie ukrywam, że jestem bardzo zmęczony chodzeniem do biura z tak niską kaloryką dzienną. Zapotrzebowanie kaloryczne na dzień jest większe, ponieważ jak idę się spać, czuję, że ściska mnie w żołądku, ale trzeba to wytrzymać. Dobra, tak wygląda mój obiad. Jestem tutaj dwa krokiety plus sos ketchup plus ocet jabłkowy, szklanka mleka. Zbyt chytrze jadłem, poparzyłem się. Wiecie co? Jest taki film z Tomem Hanksem, nie wiem, czy oglądaliście. Na pewno oglądaliście Castaway, poza światem. I czuję się, jakbym wrócił z jakiejś wyspy i zjadł cokolwiek.
Od razu czuję taki boost energii, jakbyście wypili kawę. Okej, okay, tak prezentuje się kolacja, zupa gulaszowa. Będę piekł właśnie chlebek w airfryerze, więc nastawiam to na... Już pokażę, na custom mode, czyli taki tryb, że wybieramy sobie wszystko jak tam chcemy. Na 200, nie, na 190 stopni. Myślę, że na 10 minut to wystarczy. Okej. Okay. Tu się robi. Nachlebki wyglądają w ten sposób. Taka bułeczka. Dół jest od tej kratki od airfryera. No, tak powiem wam, że pachnie bardzo ładnie. Mega smaczna. Nakręcę film, jak to jeszcze robię, byście mogli zobaczyć, co jest 5. Także na dzisiaj kończę i widzimy się jutro na śniadaniu. Pewnie wlecą te bułeczki plus jajecznica. Także do jutra. Okej, okay. Refrajer chyba kończy pracę. Od samego rana robię placki nan. Jestem trochę zmęczony, szczerze mówiąc. Gorący. Nie dłużej robiłem, ponieważ minimalnie blady. Mogłem jeszcze go podtrzymać, ale nie. Tu jest reszta flasków. Dokładam tego do reszty. Tego wrzucę tutaj. Generalnie to jest w sumie obiad oraz śniadanie. To jest obiad, czy to jest po prostu kurczak w tej picie nan. Tutaj mamy jeszcze kurczak majonez plus pomidory suszone, więc obiad będzie wyglądał tak, że zrobimy takie dwa nadziane placki z kurczakiem. No i po prostu to zjem może z ostrym sosem, a śniadanie to będzie pewnie taki placek oraz jajko. Tu mam jeszcze kindziucha usmażonego, w zasadzie nawet nie wiem jak nazwać, czy usmażony, czy upieczony, ponieważ wstawiłem go na level high do mikrofalówki i jest taki fajny, spieczony, więc... No, także widzimy się na śniadaniu. Wiem, że nie każdy lubi taką jajecznicę, ale ja lubię, jak jest taka lejąca się. Bardzo dobra. Cebula czerwona, trochę kindziuka, reszta sera twarogowego. No i dodatki, tu mam trzy pomidory zblendowane, które leżały mi w lodówce. Marynowały się w soli. Ogórki słodkie oraz majonez. No i ten mój chlebek nam, który upiekłem. I to w szamanie, po prostu mega głodny. Może nawet dwa chlebki zjem, także widzimy się na obiedzie. Dzień czwarty, obiad, szybki update. To jest to, co mamy na stole. Czyli jest tutaj kurczak z airfryera, trochę majonezu, ketchup oraz pasata pomidorowa. To są ogórki zielone, takie słodkie, plus jeden chlebek. Dzisiaj się chyba zapcham ogólnie węglowodanami, ale przynajmniej nie będę chodził głodny, jak to było w przypadku poniedziałku oraz wtorku. Okej, okay, końcówka dnia, godzina 19.20, kolacja, owsianka z suszonym mlekiem, z mlekiem w proszku. Dodatkowo mamy tutaj taką sałatkę, sałatka z niczego w zasadzie, bo tutaj mam kurczaka, resztę kurczaka, trochę tych warzyw, resztę mozzarelli oraz sos ostry plus herbata. I powiem wam na jutro, w zasadzie myślę, co zrobić na jutro, ale mam cały czas ten sos. Gdzie jest ten sos? Tutaj jest. Okej. Okay. Sos bolognese, także doprawię go passatą. I to będzie obiad na jutro. Szanowni Państwo, powiem wam, że mój sąsiad chyba miał wypadek, ponieważ widzę tutaj auto Centrum Napraw Wypadkowych. Taki starszy emeryt, ale miał po prostu hybrydę z zajebistą Toyotę. Ale mu skasowali to, więc... Okej. Okay.
samochód na minus jeden, więc zawsze jest tutaj problem z wyjeżdżaniem. Tutaj znowu jakieś naprawy robią, ja nie wiem, czy ja tu wyjadę stąd. Muszę Państwu powiedzieć, że jeżdżenie po Poznaniu to jest istna tragedia po prostu. Wszystko jest rozkopane i aż mam dość tych remontów. Mam nadzieję, że Jaśkowiak zaprzestanie robienia jakichkolwiek remontów, ponieważ tu nie idzie normalnie się poruszać autem. Dla mnie to jest tragedia. Chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że będę musiał podkraść trochę ziemi kresiej gdzieś, aby zasadzić sobie cebulę, w zasadzie szczypiorek. Więc takie są plany na dzień piąty. Odezwę się jutro. Trzymajcie się, przyjemności. Dobra, mały update, to jest końcówka dnia czwartego, tak wygląda lodówka. Tu jest moje jedzenie na dzień kolejny, czyli spaghetti bolognese plus makaron. Tu zrobiłem masło czosnkowe. Piję lampkę wina na noc. I widzimy się jutro. Dobrej nocy. Dzień dobry. Dzień piąty, godzina dziewiąta. Ogarniam się do pracy. Ale najpierw wstawiam kawkę. Dużą się napijemy. Okej. Pompa wolno chodzi na początku. Ja piję tylko czarną. Nie piję kawy z mlekiem. Nie smakuje mi to po prostu. Raz na jakiś czas wypiję cappuccino. Jak nie jem ciasta. Szanowni Państwo, dzień piąty. Idziemy zjeść śniadanie. Płatki, bo są darmowe. Na kolację mamy spaghetti, w sumie bolognese. Tak się zapowiada na początek dnia. I po pracy myślę, że muszę pójść na odcinek taki do lasu, by podpieprzyć trochę kreciej ziemi. Aby wyhodować cebulę. Bez zaskoczeń. Płatki. Wiecie, co jest zabawne, że w ten wtorek nie miałem w ogóle ochoty na płatki. Jednak w środę zjadłem jajecznicę z chlebem na śniadanie. W czwartek znowu mam ochotę na te płatki. Więc jak myślę, że je zjem, to już w piątek w ogóle nie będę miał na nie ochoty. I muszę zrobić jakiś mały porządek z zamrażarką. Zobaczymy, co tam jeszcze mamy. Myślę, że dzisiaj wieczorem albo jutro rano zrobię taki update i zobaczymy, co dokładnie jest w zamrażarce. Aby poprzerabiać niektóre rzeczy, może zrobić sobie jakiś meal prep na kolejne dni. Czas pokaże. Oj, po lunch kończę go. Jest 10:04. Jem spaghetti, w zasadzie kończę jeść, tak widzieliście. Szanowni Państwo, mały update. Maciej dał mi orzeszki. Powiedział, że robię challenge, więc mogę zjeść, aby mi chodził głodny. Szanowni Państwo, znalazłem w końcu krecią ziemię. Okej, okay. To jest moja kolacja. Mamy tutaj makaron. Zaraz go wymieszam sosem. Tutaj tuńczyk zjem połowę. Połowę zostawię na śniadanie, ponieważ na śniadanie będzie również sałatka jajeczna. Gotuję jajka, wymieszam z majonezem. I tak wygląda dzień dzisiejszy. Jeszcze muszę znaleźć jakiś pojemnik na... Na ziemię, aby zasadzić cebulę. Okej. Okay. Tuńczyk. Mhm.
Tuńczyk jest oliwą z oliwek. Jest to mój ulubiony. Bardzo dobry. A zobaczmy, czy ta zupka chińska jest smaczna, aczkolwiek nie do końca jestem fanem zupek chińskich. Jem je dość rzadko. Zobaczmy, czy było warto to. To jest po prostu makaron jakby z sosem teriyaki, tak to smakuje. Sos teriyaki, czyli imbir, cukier, sos ostrygowy, sos sojowy, ciemny, jasny trochę. Oleju sezamowego. Tak to smakuje. Bardzo gorąco, poczekam jak trochę ostygnie, no i tutaj bez jakąś papryczką, czyli bez dość ostre. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień 6. Czarne americano zrobione, od tego zaczynamy dzień. Wczoraj zrobiłem masło czosnkowe, które jest naprawdę przepyszne, pewnie wiedzie na śniadanko. Jeszcze wczoraj wstawiłem tutaj czosnek. To jest czosnek, taka konfitura czosnkowa w oliwie z oliwek. Wstawiona na około 50 minut do piekarnika, jest taki jakby, wiecie, taki jak do smarowania do chleba idealny. Wyciągnąłem jedną bułkę, taką tą bitkę nan, którą zrobiłem sobie wcześniej. I pewnie zjemy jajecznicę z tym, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze śniadanie. Dobra, dzień 6, jest to śniadanie, czyli mamy tutaj tak naprawdę konfiturę czosnkową plus tuńczyk, chyba nie będę go dzisiaj jadł. Masło czosnkowe, które zrobiłem, oraz jest tutaj jajecznica, do popicia jest kawka. Jestem ciekawy tego masła czosnkowego, czy jest dobre. Zrobiłem praktycznie je z reszty pietruszki. Mega. Zjadłem cebulankę w piątek na obiad. Byłem taki głodny, że zapomniałem nagrać tego wideo, nagrać w ten sposób, żeby kadr był bardzo szeroki, ponieważ robiłem z tego shorta, także no cóż, jesteście zainteresowani, co było na obiad, także zerknijcie na shorta. Krótki update. Na kolację mam tutaj lasagne, które wam pokazywałem na początku. Przełożyłem ziemię do pojemnika szklanego z Ikei. Tutaj już sztyki urósł, ale trzymałem po prostu kilka cebul w paczce takiej kilogramowej i no jedna jedyna cebula, która tak wyrosła, więc posadzę resztę cebul tutaj, no i przeniosę wszystko na balkon. Mam nadzieję, że w ciągu 4-5 dni to fajnie wyrośnie, także będę was również z tym update'owo. Widzimy się jutro, dzień 7, sobota. W zasadzie ten filmik powinniście zobaczyć jutro. Także do jutra. Hip hip hura. Ostatni dzień, dzień 7, sobota. Jestem na detoksie, jak widzicie. Czyli tutaj siemię lniane, ciemna kawa oraz, to nie jest zbożowa, to jest po prostu skarpę, oraz taki glut na bazie chili żurawiny. Miałem ostatnią saszetkę My Best Skinny. Taka saszetka, którą rozpuszcza się w wodzie. Wsyp z wazy szklanki, zalej czystą i trochę z niej wody. I teraz przerabiam film, który zobaczycie pewnie za około 2 godziny. Jest 12:29, to jest pierwszy posiłek. Myślę, że na obiad zjem filet z kurczaka, może chlebek nam, aczkolwiek się nie chciałem przyjmować żadnych węglowodanów, więc będę was update'ował. Sobota, dzień 7, obiad, jest to lasagna odgrzana z, tutaj z pasatą pomidorową. Na górę dałem troszeczkę masła pietruszkowego oraz jalapeno. No i troszeczkę obetnę szczygierku i posypię do góry. I to był obiad, tylko na kolację wjedzie kurczak i tyle. Nie wiem jeszcze z czym, może z kaszą. Także to będzie
dzień siódmy i na tym zakończymy w zasadzie vlogowanie. To jest dla mnie taki ciekawy film na podsumowanie całego tygodnia, jeśli chodzi o nasze zadawanie. To jest taki kosztorys przedstawiający podstawy wypłaty 5000, jeśli bym oszczędzał, niczego nie kupował sobie przez cały rok, mogłem zaoszczędzić taką kwotę, a rocznie byłoby to kwota tego rzędu. No to są mniej więcej moje opłaty, które muszę płacić co miesiąc. I tak wspomniałem, jeśli bym dziadował przez cały rok, nigdzie bym nie wyjechał, niczego bym sobie nie kupował, tyle mógłbym zaoszczędzić miesięcznie, ale jest to niemożliwe, więc takiej kwoty raczej nie uzyskam. Ale można się starać. Okej, także końcowe refleksje, a w zasadzie nie wiem, nad czym mogę tutaj reflektować, jak widzieliście, nie jadłem w sumie źle. Jeden miałem problem gastryczny, a mianowicie po zjedzeniu pierogów, nie pierogów, tylko krokietów z pieczarkami i popiciu tym mlekiem. Powiem wam, nie róbcie tego nigdy. Czułem się jak po prostu balon, który jest co chwilę napełniany helem. I jak spuścicie ten hel, znowu jest napełniany, tak cały czas i to nie miało w zasadzie końca. Co do trzeciej części naszego zjadowania, niestety będę musiał to zastopować na okres majówki, ponieważ najedziemy do teściów i nie wyobrażam sobie tego kontynuować, no bo niby co miałbym im powiedzieć, tak? Sorry, nie mogę jeść waszego jedzenia, bo obiecałem jeść to, co mam w domu w lodówce oraz w szafie. No nie, dlatego 28 jest niedziela, 29 poniedziałek, 30 jest wtorek, 1-2 i do 2 maja będę to ciągnął. Potem będzie pas do końca tygodnia i wrócę ze wszystkim znowu w poniedziałek. Także pojawią się kolejne części. Jak widzicie, podbródek się zmniejszył. Czuję, że zleciałem trochę z wagi. Spodnie są luźniejsze. Trzymajcie kciuki i lecimy z kolejnymi częściami śladowaniem. Pa, pa.